Długo mnie nie było, bo miałem parę spraw prawnych do roboty i lecimy z piątkiem. Więc zacznijmy od odebrania paczki. Wejdźmy do sąsiadów standardowo. Faja zdrowia, elegancko. Muszę się odpryskać. O! A to jest niespodzianka, o której wam mówiłem. Nasz bohater musi zrobić siku. Co tu robi? No więc musimy się załatwić. No, wreszcie możecie zobaczyć, jak on wygląda normalnie. Jak widzicie, poraniło nas to. Mamy... Oho! Zdecydowanie, ktoś musi to obejrzeć. Tak, zobaczmy. A! Swoją drogą, zabawna choroba, bo nasz pies się tutaj wyprudził. Parady nie ma, a szkoda. Aha, miałem wam pokazać jedną fajną rzecz. Słodko! O, mamy właśnie osiągnięcie, jeśli chodzi o użycie napalmu. 5 ludzi jednym. Prawda. To do mnie strzela. Ty za tatusia. Jutro będzie bolać! Cholera jasna, no. Wiem, ten tekst od mojego tu znajomego mógł być dosyć dziwny. Nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Tak więc tak, mała rzeźnia. Idziemy na pocztę. Strasznie mnie denerwują te lagi wynikające właśnie z nagrywania w oknie. Inni jakoś to nagrywają, nie wiem, musiałbym, czy może oni jakimś innym programem, no ale OBS nie łapie na full screenie gier, które nie obsługują DirectX 9 jeszcze. Jest trochę lipa, nie? Bawmy się trochę broń białą. Pitbull's AIDS. No zobaczymy. Słyszeliście to? Co tu się podziało? Zobaczmy. Co jest? Co tu się dzieje? Prosto w te sprawy! Coś się stało. Ja wiem, tutaj gdzieś na tym... na dachu jest talib, o właśnie. Patrzcie, ile talibów, co się dzieje? A są mocni jak cholera. Schowajmy się. Wol rzeźnia, co? Fajnych itemów. No, nóż motylkowy, kastety, wszystko fajnie. No dobra.
masakra wam powiem. Ten z bzyką jeszcze gdzieś tu jest. No tu stoi. Grubo. Nie to. Kurde z tą bazuką. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Jakiego ten gościu ma cela? Oj, nie żyj się. O, ten szajs jednak działa. No kto mnie goni? Ja pierdzielę. Powiem wam, że... To na pewno szkodliwe, ale... Ciężko. Czuj... Uuuu, indegata zawita, baby. Spowolniłem czas, żeby nie zdążył wystrzelić. Ale masakrycznie. Mocna bazuka. Jeszcze jest chyba... jakiś inny, bo... Mamy faję zdrowia. Mamy kota. O, tu na... talib. Przetnijmy go. Ale tu się dzieją złe rzeczy, bo tam jeszcze jeden jest. Ja pierdolę. Też z bazuką. Ale się zepsuły tekstury, widzieliście to? Śmiesznie. Dobra, ale my tu tak, ja sobie tu chodzę, gadam, a te paczki nie poszedły. Masakra! Co tu się dzieje w tym mieście? Niestety koty jeszcze się... No, nie wiem jak to się działo, że można je było wyrzucić i one się... O. Przyślijcie wsparcie! Ciekawe, proszę, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Dobra, idźmy na pocztę. Dobrze wiedzieć, że moje podatki się nie marnują. Czemu nie mógłbyś na pocztę? Dobra, wchodźmy. Sorry, musiałem odpisać znajomemu. Dobra, odbierzmy paczkę. Czuję, że to będzie grube. Nie, pani, ja jestem grzeczny, obywatel, tak. Masz granatę. Ups. Cicha, muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Kto do mnie strzelił? Ale pan powiem, że te granaty co fajnie działa. Dobra. O, tu będzie gdzie użyć porządnie dynamitu. A na poczcie o nożyczki, proszę bardzo. Ło! Już idą do mnie. Wlazła w ten dynamit. I walczę z listonoszami, swoją drogą. Kiedyś pracowałem jako listonosz. I bardzo mi... Muszę... ten szajs jednak tutaj działa! Nasza paczka jest. No i z bani! No, ja podniosłem teraz sobie tą przesyłeczkę. A normalnie... jakbyśmy... I tu widzicie, zamknęło się nam. Za nią.
O, nie akceptujemy paczek takich jak ta. To ona by wybuchła, nie? Ale idźmy dalej. Zabawmy się z ludźmi. O, nie trafiłem. Ale ich jest dużo. Broń mi się pochrzaniła. Paliwko. Teraz czuję nogi. Jednak broń biała jest o wiele lepsza od palnej. Patrzcie, prawie strzeliłem. Jeszcze raz. Ej, dobra. A, widzicie? Tak, tak normalnie. Niczym Ronaldo trafiam do bramki. Nie mam nic do leczenia oprócz fali zdrowia. No, to będzie grubo. To na pewno szkodliwe, ale czuję się świetnie. Amunicja, dobrze. Szkoda, że nie mam tej piły mechanicznej. Ło, co tu się dzieje? Poczcie, taki sprzęt. Szkoda, że po prostu no, zapomniałem o tym, będąc po choinku, ale się bugowałem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przecież listonosz jest czarna. Nie, żeby to tam była rasistowska gra, czy coś. Ale kobieta nie wiem, chyba jego chłopa nie widziałem tutaj. Dobra, zmieńmy broń, bo się robi nudno. O, ta. No to musimy sobie poradzić inaczej. Jak pierdyknęło. Tak, teraz nie przejdę. Na szczęście napalm gaśnie szybciej niż normalny ogień. Grillowane mięsko. Można to podzielić, prawda? Ło! Siekiera, dobra. Nie powiem. Nie powiem. Zapiszmy sobie. Niczym rąbanie drzewa na opał. Co tu robi słod? To nie było dobre. I powiem wam, że... Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. Na co mi te wszystkie karabiny, jak wystarczy mi zwykła siekiera? Tym razem uda nam się pokazać, jak on działa. Gdzie ja go mam? Tutaj. Widzicie? Żyga krwią właśnie i to jest efekt uboczny od tej krowy. No tego młotka. Nie, dobra, tylko jak stąd wyjść? O, jeszcze jedna jakaś piłka. Nie starczy dla każdego. Jasna,
stwierdzam, że jest ich tu mega dużo. Co? Pewnie uważasz, że nie... Sorry, wywaliło mi grę. Ciąg dalszy w następnym filmie.